po prostu jak straszne. Całe dzieciństwo tak się bałam klaunów. To jest koszmar mojego dzieciństwa, one mi się śniły. Dzień dobry, witamy was ponownie w Bieszczadach. Dzisiaj przyjechaliśmy w końcu tutaj zrobić fiflaki na rozgrzewkę. Porządeczek, jakieś przemeblowanko, remoncik, ale myślę, że zanim to musimy się rozgrzać. Wiesz, tak myślisz? Cześć, nazywam się Mateusz i przyszedłem się rozgrzać. Uwaga! Nieźle. Brawo! No to kiciuto. O Jezu, gryzła mnie w palec. Wow. Wiesz, że to może być wścieklica? Mam nadzieję. Musisz poznać korale. Goodbye, subscribe, help us. No to skończyliśmy kulisy sławy. Teraz już nie jesteśmy sławni. Teraz rzeczywistość. Tamto to był Instagram. Rzeczywistość. Teraz mamy bardzo. Sprzątanie. Cięcie drewna na opał. I takie, takie. Jezu Pamela, ty nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak dużo sprzątania tutaj nas czeka. Mateusz, ja sprzątałam przez całe życie. Na szmacie to jest mój żywot. Ja lubię sprzątać. Ty mnie nie przeradzisz. Ty nawet pasujesz tutaj. Taki masz... Mam w sobie szat... Lifestyle. Ja się specjalnie kupiłam takie buty a la gumowce, śniegowce i teraz obczajka, let's go. Także zapraszamy na home tour. Pozwólcie, że ja was trochę oprowadzę, teraz jest tu troszkę czyściej. Zobaczcie, co tutaj jest, ile tutaj jest roboty, to ja nie mam pytań. Wszystkie pokoje tutaj chcielibyśmy zrobić bawialnie, połączyć te dwa pokoje ze sobą. Schody, masakra. Co się śmieje? Co ci się schody nie podobają? Schody ci się nie podobają! Oprócz masowej ilości wody, która zawsze nam towarzyszy, oczywiście... Cechimi! To mamy też taki, słuchajcie, ogromny pokój. Bajzel! Ostatecznie ma tu powstać piękna sala imprez, party, kela. Może konferencyjna, może ktoś będzie chciał przyjechać tutaj i zrobić sobie jakieś warsztaty czy coś, no to jest to fajne miejsce rzeczywiście. No. Bardzo mi się podobają w ogóle te liny w ścianach. Chyba w całym domu moglibyśmy tak liny pociągnąć. Kolejne pomieszczenie i napis, czego szukasz. Proszę bardzo, szukam takiego chłopaka. Tutaj, słuchajcie, jest taki salon, który na razie wygląda tak, jak widzicie. Aczkolwiek chcemy z niego zrobić super piękną, górską strefę chillu. O, mój asystent otwiera pierwszy tajemny pokój. Co my tutaj otwiera mamy? Otwiera to mocne słowo. Piękne słońce mamy na pewno. Ja myślę, że to światło aż jest zapalone, ale to jest jasne. Pięknie. Nie. Tu widzicie, był chyba taki pokój do pracy. To jest taki, a my chcemy to zrobić jest taki super umbek, że wchodzisz i masz takie rzeczy, się zastanawiasz, wow, ktoś tutaj miał laptop. Naprawdę. Ktoś miał takie fajne kurki? Wow. Takie kiedyś się zapisałem. A to się nie robiło, że... No. Tu w każdym razie będzie sypialnia. Już co znalazłem. Lampa Gina. Weź lepiej jakieś dobre życzenie i tak potrzyj. Dobra, spróbujmy. Można życzenie na głos? Nie wiem, chyba nie. To wypipamy. Chciałbym, żeby każdy pod tym filmem zostawił łapkę w górę. Czy to jest możliwe, Ginia? I kolejny pokój w szeregu, moi drodzy. To była sypialnia dziecięca. Przepiękne obrazki. Jeszcze tak creepy, że taki muzeczek. No i tutaj już mamy tylko łazieneczki i kuchnię. Kuchnia jest nawet spoko, jest naprawdę spoko. Troszkę mniej pracy na pewno. O, radio. Też jakieś takie stare radio. Włącz mocno muzę. Piosenka, która poleci, decyduje o twojej przyszłości. To, co powiedzą w słowach, to też. Okej. Okay. Włącz. Idź na trening, weź się w końcu rusz. Siedzisz na tym duchu jak jakiś nocny stróż. Dokładnie, tak jak słyszeliście. Idziemy po schodach na piętro pierwsze. Witam. I o zdrowie pytam. Tutaj mamy kolejny taki wspólny salonik, który oczywiście musi zmienić swój klimat na górski. Wow! Wariatu. Ale świetne to jest. Jakie super stanie robi. To chodźcie, teraz wam pokażę pokoje na tym piętrze. Pokój numer jeden!
Pokój numer 2. Pokój numer 3. Nią bym teraz do końca tego nie nazwała, ale to będzie super kuchnia. Jest wysoko. Już powoli kończymy ten home tour. Mamy tu... Nie działa, przepraszam. Pokój numer 1. Pokój numer 2, który ma widoczek. Proszę bardzo, poczujcie to, jak tu usiądziecie. Rano wypijecie kaweczkę, herbateczkę, wodę. Zrobić tak. I tutaj mamy kolejny pokoik, to jest pokój kaktus. Jednak my chcemy klimaty bardziej górskie tutaj wprowadzić. Kaktusy i palmy to lubimy u siebie. Przypominać sobie o ciepłych krajach, ale tutaj chcemy, żeby była taka ciepła atmosfera z gór. Teraz zobaczycie nasz najlepszy pokoik. No jak na razie. Tak, pokój prezydencki, bo on ma super widok. Jest prezydencki długi taras, jest prezydencki widok, prezydencki kibelek. Tutaj Obama, no i no nieważne, co robił tu Obama. Thanks, Obama. Zaufajcie nam, że będzie git. Jak nie ufacie, to pokażę wam jeszcze, co jest za drzwiami. Wow! Hej! Co? Widzisz to? Wejście na górę? Wejście na poddasze, no. Czekaj, weź trzymaj kamerę, spróbuję tam wejść. Ciekawe, co jest na poddaszu. Tam nic chyba nie ma. Kto jest ciekawy, co jest na strychu, łapka w górę. Ej, tam jest naprawdę jakoś grubo. Co to? Czekaj. Coś widać, weź kamerę. Czekaj, czekaj, wyjdę. Prawda, trzymasz mi tyłek? Tak, żebyś nie spadł. Dzięki. Czekaj, to Matus, my już chcemy wiedzieć. Pamela. Wchodzę. Musisz to zobaczyć. Tutaj jest masa śmieci. No, ale... Ale... Też... Potencjał! No, nie wiedziałem, że pójść potencjał, ale... Ej, wiedziałem, że... Na takie jakieś yoga place, albo takie oglądanie... O Jezu, uwaga. Co tam jest, szczur? No. Oglądanie takich filmów wieczorem. Wszystko wyłożone w taką... miękką matę i bierzesz kakao, czekoladę i oglądasz filmy nocfilmowe. Jest, jak teraz na to patrzę, to to wygląda tragicznie, ale ten potencjał, ta przemiana, którą chcemy tutaj zrobić, to jest coś fajnego, że nie wiem, czy starczy nam budżetu, ale chcielibyśmy naprawdę zrobić to najlepiej. Always dream big. Nie no, nie wierzę. Co? Jak zawsze na takich strychach musi być klaun. Po prostu ja straszne. Całe dzieciństwo tak się bałam klaunów. To jest koszmar mojego dzieciństwa. One mi się śniły. Ja sikałam po nocach, bo widziałam jakieś klauny. I on zawsze musi być na takim strychu. Teraz mnie nie przeradzisz. Jezu, ale on jest straszny. On wygląda jak z najgorszych koszmarów. Taki typowy klaun. Nie no, jest straszny. Nie jest. Jest. Subskrybuj i like. Cię dopadnę.